I dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w zagranym w Might & Magic 6. Zacznę od włączenia stopera i od tego, że jestem w świątyni Sansa, która jest bardzo fajna. Nie, właśnie chyba w poprzednim odcinku coś mi się wydawało, że powiedziałem, że nie byłem tu, ale chyba jednak byłem, bo jestem zmienny i mi się coś przypomniało w międzyczasie, tak obstałem, że jednak tu byłem. I za tymi drzwiami na pewno jest banda wiedźm, albo facetów, którzy są półnadzy. Na pewno są, bo wiem, bo czerwone kropki. Eja. Można się ich pozbyć w banalny sposób. Na przykład tak, albo nawet się tu wpakuje. Tutaj tylko dwie. Przestań, Michael. I wiedźmo. Molestować nas. Okej. Okay. Damy skrzynię, ale wpierw... A kuku? Okej, czy to jest duże? A kuku? No, wiedziałem. I... papa. Okej, nie najgorzej. Dobra, zacznijmy od początku. Tu było wejście. Tu nie było skrzyni, łóżka. Skrzynia numer 1. Jest. Z beznadziejnymi przedmiotami w zasadzie. Będę bał rzeczy, wiecie co, na kuszy nie biorę. Ale to na przykład jest całkiem zarąbiste, nie powiem. Zaraz to obczaję. To jest małe, więc mogę wziąć... To już są za mało wartościowe przedmioty na ilość miejsca, które zajmują w inventory. Więc nie biorę. Okej, do sprzedania. Dziadostwo, mnóstwo niechcianych przeze mnie kości, trochę to jest. Będę musiał je sprzedać. Nie tylko po to, po prostu, żeby się pozbyć z FK punktu, bo mnie wkurzę. Teraz tak. Ona dostała. Znaczy nie ona. Ona. Myśmy znaleźli tą zbroję generalnie plus 9. To jest plus 6. Zwiększa cold resistance jest ten plus 3, ale wydaje mi się, że to jest gorzej, więc. Będzie miała znowu tą słabszą zbroję, w sensie słabszą poziomową, natomiast magiczne właściwości, która też jest lepsza, okej. Okay. O, tu jest jeszcze taka. Dobry pieści magii. Punkty magii plus 5, to się przyda Karolinie, bo ona najczęściej zużywa magię. Precision. Nie bierzemy ziół. Po co? Za dużo. Przepraszam. Tak, i wiem, że 43. A na górze zapomniałem usunąć poprzedni save, który jest 41. Okej, okay, to jest całkiem spore miejsce, okazuje się. Magazyn. I trzymają kobry w magazynie. Genialne. Okay, coś tam jeszcze jest, ewentualnie. Będzie widać... Wow, uważaj, to jest król kobra. Ale jest tylko sama. Ginie! Właśnie tak. Okej, w tych paczkach nic nie ma, to jest tylko element... To jest ściana. Tu też nic nie ma, jest podejście do góry, w miejsce, które byłem. A tutaj coś... Okej, tu są zablokowane... Chyba wiedźmy i spółka. A gdzieś to był przycisk? To był przycisk, który otwierał, znaczy nie otwierał, tylko zasuwał. Zasuwał, jak mówię. O, coś się stało. Żeby coś czar miała? No. O, ktoś przybył do nas. I uciekł. Z jakiegoś powodu. Wracaj tu! Okej, okay, teraz samotna kobra. W ogóle skąd te kobry się wzięły? Wow. O, przestań. Teraz sobie zdałem sprawę, że te klikanie strasznie nie słychać. No, come on. Aha, już wiem skąd one się wzięły. Z tego pomieszczenia tutaj po po lewej tylko coś. Czerwona. Wow, naprawdę potrzebujesz assistance.
utrzymujesz się na pół życia. Skończyło się bless. Co nie jest dobrą. No ale nie będę się tutaj starał jakoś specjalnie, wydaje mi się. Gdzie jest ta uszkodzona kobra? Z tyłu? No niestety ciężko będziemy trafić tutaj, zasłania ją swoim ciałem. Come on, która to? Jej! Ta królowa kobra to taki pseudo bodyguard, który chronił swoim ciałem tą kobrę, ale nie wyszło. Okej, to powinno... To na pewno. Aha, dwie dziewczyny i kobra. Trzy dziewczyny nawet. Naprawdę dosyć proste miejsce. Nie pamiętam, żebym tu ani jednego odpoczynku, ani jednego kempingu tutaj nie zrobiłem chyba. A tam jest chyba dźwignia, której... Jeżeli to jest dźwignia... Tak, jeszcze jej nie przełączyłem, ale wydaje mi się, że ta dźwignia będzie otwierać te drzwi i tamte bliźniacze drzwi. Więc to będzie ostatnia rzecz, którą tu zrobię. Wpierw zrobimy puk. I jestem pewien, że tu musi być... No, kobra jest na przykład. I jeszcze jedna kobra. Lata. Nie wiem, czy to jest cecha tych stworów, czy to jest błąd w grze, że one latają. No nieraz w życiu widziałem te kobry w tej grze. Ej, ktoś mnie bije ze ściany chyba. Oczywiście musiało to znokautować kogoś. Dobra. Chcecie wpierdziel, to macie wpierdziel zaraz. Będę po prostu trzymał klawisz A. Albo nie, spokojnie. Dobra, poradzicie sobie chyba, nie? Jej, prosta sprawa. To łączy z poprzednią częścią. A, co? Spokojnie, myślałem, że to było, kogo zwiesisz, że nie? Dobra, pozbyć się wiedźmy. A, potem resztę. Proszę bardzo, assistance. Spadaj. Duże. W zasadzie wszystko już tutaj w tej świątyni odkryłem, tylko właśnie oprócz tego miejsca... Aha, tutaj jeszcze czegoś nie odkryłem, okej. No i centrum oczywiście. Ale się tutaj gnieżdżą. Ja na myśli to, że im ciasno to było w tym korytarzu na pewno. O, jeszcze więcej ludzi. Wow, to było szybkie. Ma tu jakiś pułapek przypadkiem? O nie, to jest druga sypialnia, męska tym razem. Spada 41. Męska, czyli z drugiej strony będzie druga banda. A, to się łączy z tamtym miejscem. Okej. I chyba przed wejściem do centrum zrobię sobie kemping. Muszę tylko sprawdzić na kalendarz, żeby uważać. Będę starał się teraz grać dużo poważniej, dużo poprawniej, dużo profesjonalniej, dokładnie o to chodzi. I na przykład, a właśnie, mówimy sobie swój notatnik do Might & Magic i mam tutaj spisane pielgrzymki, w jakich miesiącach, gdzie należy odbyć. Tu mam jakiś ciekawy macer. Niestety żadna nie jest magiczna, ale można je wziąć. Okej, więcej napojów. Muszę pamiętać, że o tych napojach jest niech cholery. I muszę też nauczyć Michaela... klucz. Do jakiejś celi więziennej. Dobra, tego nie biorę. Muszę pamiętać, żeby nauczyć go alchemii, bo... Idź z tym. Z tym też. Niepotrzebne. O co to jest? Protection. Dobra, czas używać czyszczenia. Tak. Nadszedł czas. Powiedzmy, że daję sobie
jakiś limit, że maksymalnie trzy butelki jednego rodzaju potem używam, bo tak, bo wkurzają mnie. Że akurat nie, nie wkurzają mnie, ale pewnie was wkurzają, jak człowiek gromadzi milion butelek w ekwipunku. Po to tylko, żeby aby użyć jedną na samym końcu gry. Dobra, wszędzie byłem. Jestem pewien, nie wiem jak będzie, trudna walka. Mamy 16, nie, co ja wiem. Aha, tak, 16, dobrze. 16 maja. Dobra. Prawdopodobnie mam plan, chociaż... I którą mamy godzinę? Wiem, czyli w zasadzie jak pójdę spać, to będzie już 17. Nie, dobra, po pierwsze, słyszę węże, więc tam będą węże. Więc może sobie poradzimy. Okej, do olbrzymiego, kurde, chciałbym tam rzucić fireball, tylko nie wiem, czy ona nie trafi w tego schoda. Jej, udało się. Boom! Szkoda, że nie można jakiegoś na przykład zatrzymać. Typu hold person. Taki czar by się... Na pewno jest to taki czar, tylko coś musiałem go przegapić. Ała. Takim bolesny. To też było bolesne. Okej, ty zginiesz. Zarobiście. Fireball rządzi światem. Przynajmniej na razie. Potem będzie inne coś rządziło, ale na razie fireball. Yeah! Dobra, bijemy resztę. Poproszę o bless. Oj, spokojnie, paro inne. I właśnie za nas użyjemy butelki, tym razem. O, come on. Jeszcze może sobie kogoś zatruj, nie ma sprawy. No, zabić to, bo... Właśnie. Pierwy. O, tu jest jakaś zblokowana. Healing touch. O! Aha, okej, okay, dobra. No to nie healing touch, no to... żuj. Za mało. Okej. Okay. Teraz tak, ty się napij fioletowego. Ty się fioletowego napij. I zapomniałem rzucić ochronę przed trucizną w sumie. Może styknie, może nikt już nie będzie zatruty. Fireball. Fireball, dobra. Fire the ball, dobra. Niestety już się nie zmieści teraz. Jestem prawie pewien, że szczelenie fireball w tym miejscu by spowodowało eksplozję w twarzy. Świetnie. Boom. I świetnie, bardzo świetnie. Koniec. Ups, nie się tego zrobić. Ta kobra jest totalnie zblokowana. Ona jest jedna? Jest trochę ranna, w sumie śmiesznie. Przechodzimy z pomocą uwolnienia się z więzienia. Powiedzmy, ktoś na stole. Dobry port, niezły. Okej, okay, w ogóle jakiś ołtarz, prawdopodobnie, żeby składać ofiary żywe. Można to uznać, że to była walka z bossem. Taka swoista. Okej, okay, tutaj jest nie, przejście drugie, to jest schodek. Ołtarz. Okej, okay, tam jest jeszcze ludzie tam są, myślałem, że to koniec będzie. Czy to są coś twardzi strasznie ludzie? No, niekoniecznie, damy chyba radę. A zrobię tak. Nie. Kurde, nie wychodzi. Stan sobie na waszym ołtarzu, będę go bezcześcił. Okej, nawet to było banalne. I jakieś przedmioty losowe przy okazji tutaj znalazłem.
Okej. Aha, no właśnie, skoro jest trochę w sumie. Napisz się tego napoju. Spróbujemy jeszcze trochę przycisnąć tutaj sytuację, tak żeby nie musieć odpoczywać. Strasznie dużo rzeczy, nie podoba mi się to. To jest problem, że tak powiem, pierwszego świata w Enruf. Mam za dużo rzeczy. Mam tyle rzeczy, że im się nie mieszczą w ekwipunku. To, że inni... Kurde, nie po to właśnie wypiłem ten napój, żeby teraz... Taki tu. Au. Jak mi się to zrobić? Mamy napój leczący jakiś... Ty! Scena numer jeden w takim razie. Kurde, dlaczego awatar nie trafił? Ok. Ech. Yeah! Dobra. No nie wiem, czy mi się uda z czymś takim... No nie, uda się. Jeżeli tylko zrobię coś takiego, zrobię napój magii. To jest sztuka survivalu. Tak długo się tylko da próbować nie spać. Nie robić kempingu w sensie. Kluczem jest mieć dostateczną ilość właśnie ziół. I przede wszystkim pustych butelek, a z tym jest trochę problem, bo ja zapominam je kupić. Okej, wiemy, że tutaj coś jest aktywowane. Tutaj jakaś kobieta. Aha. Coś podblokowana. I skrzynka. Dobra, z drugiej strony są faceci znając życie. Nie. Kobry! Nie śmiej nawet nikogo tu zatruć. Nice. Dobra, zafimy króla, szpierw. Kurde, wytrzymałem nas. Gin. Patrz no, jesteś za gruba, żeby się przycisnąć. O, jak mi przykro. I jeszcze wiem, że tutaj... No, jest jakieś kobry. Jeszcze jakaś na pewno słyszę. O, hejd, o kurde. Aha, a tego się chyba będzie mógł przejść. Tak jest. O. Kurde, zasłanie mi tego... Wiedźminę. Szamana, o, to jest dobre słowo. Dobra, a tymi to można się pobawić jako... Cel... Strzelniczy. Nice. No dobra, ale wpierw może zajrzymy do tej skrzynki. Tu są jeszcze drzwi, ale jeszcze spokojnie, zostawię spokoju. Puk, puk. Bardzo dziwne, nawet nie magiczne w sensie. Dobra, to można wziąć. Jest cicho, więc istnieje szansa, że... Tak, pusto. Kto tu spał? Nie ma jakiegoś przycisku tu? Nie. Nice. Wow, mamy 20 tysięcy. Całkiem nieźle. Plus wartość sprzedanych przedmiotów. I tutaj... Kurde, to jeszcze gdzie indziej idzie. Ja myślę, że tu będzie od razu jakaś cela. A, tu będzie. Koniec trzęsienia ziemi. Jej, ja wiedziałem o niej, bo potem się dowiedziałem, niż tu wszedłem. To jest element zadania, którego jeszcze nie mam. Trzeba odzyskać, uratować tą kobietę. Cheryl Ivanowych. Ivanowicz. Albo coś w tym stylu. Zapytajmy o pogodę nagle. Bo najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić, to zapytać o pogodę. Zmęczoną kobietę, którą właśnie uwolniło z celi. Prawdopodobnie miała być złożona w ofierze. Pogoda. Dobra, ucieczka.
Tak, zabieramy cię i jesteś numer 3. Ok, i będziesz z nami chodzić przez jakiś czas, bo jeszcze nie wiem nawet do końca, w które miejsce się zabiera. Wiem do którego obszaru, ale nie wiem do którego domu. O! I tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Zarobiście. Bardzo, bardzo opłacalna świątynia. Myślę, że o poziom. Nie, nie ma o poziomu jeszcze awansu. Więc. No dobra. I tak mam plan, żeby pójść do. Free Heaven prawdopodobnie. Jeżeli się da, to kuniem. A jeżeli nie, no to pieszo trzeba będzie chyba. Come on, we need to go! Nie wiem, czemu ten stres, w sumie już nikogo tutaj nie ma w tej świątyni. A sprawdzę, dokąd płynie ta łódź. Tsunami i jest zamknięte. No bo nawet marynarz potrzebuje czasem snu, w sumie. Faktycznie. Dobra, zrobimy spacer wodą tu. I tu. Dobra, mamy 17 i jest środa. W sumie to akurat faktycznie u mnie zaraz jest środa. Aha, nie mam magii, żeby rzucić czar w złej pogodzie. O, kapelusz do sprzedania. Chwila. Wyjmę swoją ściągę. Tajemniczą ściągę. Bo ewentualnie mógłbym jeszcze się postarać w tym miejscu o walkę w jednym. W jednym lochu. Już miałem powiedzieć miejscu. I to jest. Gdzie to jest napisane? A nie. A tak. Temple of the Fist. Ale nie, nie wiem. Kurde. Nie, pójdę wpierw do Free Heaven, a potem tu ewentualnie wrócę. Tak, tak jest plan w zasadzie. No, bo... Powodem jest też, oprócz tego, że tam... Chcę sprzedać te kości po pierwsze i chcę doświadczenie z tamtego zadania i chcę odbić pielgrzymkę. O, muszę w to powiedzieć. Także zrób napój. Excellent. I... Watch a walk. Przydałoby się, żebyś był ekspertem w dziedzinie magii wody. Gdzie się uczy ekspertstwa w magii wody? Na pewno to powinien... Jest... nie, sorry. Mist to jest must. Mistrzostwo. Nie wiem gdzie. Wydaje mi się, że Free Heaven powinien być. Tak, wiem, że tu jest świątynia Ba, ale nie będę z niej korzystał. A, tu jest jeszcze inny statek, ale zamknięty będzie. Nie chcę wspierać kultu Ba. Nie wiem, czy zdążę. A, zdążę, spoko. Zdążę na tą małą wysepkę, w każdym razie, kurde. Szkoda. Dupa. Koniec. Pyk. Not enough spell points. Dobra, dam ci bezpośrednio. Kurde, bez sensu. Nice. A, muszę pamiętać, bardzo dobrze, że zrobiłem przypadkowo to zadanie. Z odnalezieniem tej świątyni. Nie będę jeszcze podróżował do Myst. Właśnie w tamtym miejscu bym poproszony o napić się w tej fontanny. Bo i tak mam zamiar tam... I tak, znaczy nie mam zamiar może, ale prędzej czy później tam trafię.
Zaraz, od której? Od której? Od piątej. Znaczy nie prędzej czy później, tylko nawet w sumie niedługo. Can we help you? Być może, jeżeli z Free Heaven tam mu płynie łódź, tam mist. Dobra, nie aż tak prędko. W każdym razie tam jest ten... to miejsce, Silverhelm Outpost, które należy też... oczyścić ze zła. Za jakiś czas. Ty jesteś od... broni, dobra. To... ojej. Nie robię tego w zasadzie, ale... jestem chamski i muszę to zrobić poprawnie. Come again. O, nawet te kości mi tutaj psują teraz wszystko. Wszystkie bronie do Karbiego. O, szkurka. Zaraz. Okej. Would you like to buy something? Pyk, 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 pyk. I tak dalej, nie będę mówił pyk za każdym razem. Dobra, udało mi się sprzedać wszystkie bronie. Teraz wszystkie zbroje. Gdzie jest płatnerz w sensie? Tu jest chyba. How you doing? How you doing? How you doing? How you doing? No to jest dobry hełm, trzeba będzie sprawdzić. Może do kogoś będzie. Spokojnie, wpierw. Zamknij się, nic nie chciałem. Kupić. Chciałem sprzedać, ale... o. Ach. Ach i och. To tu, to... kurde. O! Jakim cudem to nie pasuje? Przecież... no właśnie, tak myślałem. To jest normalnie Tetris trochę. Teraz będzie pasowało. To jest hełm plus 8, wiesz co? Dobra, jeszcze potrzyma tą czapę. To jest plus 6. To nie ma mocnych. Okej, okay, ubierz to. Może ty... wygląda idiotycznie naprawdę, ale cóż poradzić. Dobra, wszystko do sprzedania. A, jeszcze tu jest coś. How you doing? How you doing? Pyk, 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 pyk. Miał nie mieć pyk. To było chyba słabe, bo to w ogóle to było chyba używane przeze mnie wcześniej. Tyle. Come back soon. Już mam 21 tysięcy. Okropne. Najgorsze, że to są prawdopodobnie ludzkie kości. Oczywiście. My to musimy nosić. Nie musimy, ale... ja im każę. Dla pieniędzy. No tak. Nie jeszcze, tylko przejść się do sklepu z... Little Magic Shop, w sensie. Closed. What you see is all I have. What you see is all I have. Marny slogan na sklepu, gościu, nie powiem. Masz butelki? Nie masz. Normalnie nie jestem fanem kupowania, jak zauważyliście, przedmiotów, chociaż czasami się zdarzało w sklepach. To też tak... a, co chciałem powiedzieć. Tak było, kurde, od zawsze. Od Diablo, od nie wiem czego, nigdy nie kupowałem, zawsze... używałem znalezionych. Taki mam głupi styl. Dobra. Twój styl to mój styl. Mój styl to twój styl. Generalnie do usłyszenia w następnym odcinku, także cześć.